Czy można poprawić jakość nauki po 30. Cześć, witaj na serwerach Flow. Dzisiaj kolejne pytanie od naszych widzów. Po 30 mam wrażenie, że coraz trudniej uczy się nowych rzeczy. Czy można to jakoś poprawić? Okej, okay, tutaj kilka rzeczy, które mogą mieć miejsce, kilka rzeczy, które mogą wpłynąć na naukę, ale też kilka rzeczy, które mogą mieć znaczenie pod kątem tego, że nie do końca trafnie oceniamy to, jak się uczymy. Pierwsza kwestia i słuchajcie, wiem, że będę tutaj powtarzał się do znudzenia i słyszycie to pewnie w co drugim filmie, ale to ma... Znaczenie. Prawdopodobnie jesteś dużo bardziej zmęczony czy zmęczona. Prawdopodobnie masz spory dług snu, ponieważ większość osób w naszym społeczeństwie ma potężny dług snu i on zwykle rośnie z wiekiem. Teraz ma swoją granicę spłacania, ale no, zwykle jest gorzej. To wpływa na to, ile jesteśmy w stanie zapamiętać. Jeśli mamy dług snu, jeśli przed, po nauką nie śpimy odpowiednio długo, odpowiednio jakościowo, to wpłynie na to jak utrwalamy wiedzę, jak utrwalamy informacje, więc o to musimy zadbać. Także zacznij od nadrobienia długu snu, zacznij od to, żeby przed nauką i po nauce odpowiednio się wyspać i zobacz, jak na ciebie wpływa. To jest pierwsza rzecz. Jeśli tego nie nadrobisz, to jasne, inne rzeczy możesz próbować, ale no, to jest taka podstawa. No, to jest trochę tak, jak, jak mogę przypakować, nie... Przyjmując w ogóle białka. Przyjmując tylko i wyłącznie węglowodany i tłuszcze. No. Możemy mówić o wartości pewnych ćwiczeń i tak dalej, ale no jak nie zadbasz o podstawowy budulec, to trochę ciężko to przeskoczyć. Podobnie tutaj. A po drugie, a no jest kwestia tego, jak wygląda stres i obciążenie, jak wygląda Twoja obecna sytuacja. Bo to są rzeczy, które mogą cię dosłownie ogłupić. Mamy fascynujące badania pokazujące, że rolnicy w Indiach tuż przed zbiorami, a więc kiedy są najbardziej zestresowani, ponieważ mają najmniej pieniędzy, bo pieniądze z poprzednich już się prawie wyczerpały, mają o 10 punktów IQ mniej niż kiedy są badani tuż po zbiorach, kiedy mają tych pieniędzy najwięcej. 10 punktów IQ to jest bardzo dużo, to jest 2 trzecie odchylenia standardowego, to jest kolosalny skok, to jest różnica naprawdę bardzo istotna. I wynika tylko i wyłącznie ze stresu. Warianty tego robiono ze studentami w USA, dorosłymi, w kontekstach innych, wygenerowanych takiego sztucznego niedoboru i dawało to podobny efekt. Poważny, zwłaszcza przewlekły stres, dosłownie nas ogłupia, sprawia, że zajmuje nam część uwagi i nie mamy wtedy takiej mocy przerobowych. Więc to, co może zrobić, to przyjrzeć się, czy tego stresu nie ma i w razie czego go zredukować, zmienić to może naprawdę strasznie dużo zmienić, jeśli chodzi o to, jak funkcjonujesz. Ja tutaj też dodajmy jedną rzecz, bo jest to założenie, że a, w pewnym momencie się zaczynam sypać po 30, po 30. Słuchajcie, po 30 nie powiem, a sam jestem tuż przed 30, ale dużo słyszałem, że założeń w rodzaju po 30 człowiek to się zaczyna sypać, a. Sam to tak naprawdę po 30. się zacząłem składać. To znaczy, przed 30. byłem w dużo gorszym stanie, dużo gorzej funkcjonowałem niż po 30. Bo zacząłem o siebie bardziej dbać po prostu. I pytanie, na ile właśnie to jest wiek, a na ile inne kwestie jak stres, które będą miały tutaj znaczenie. Trzecia kwestia. No, pytanie, czy te porównania, które masz, są w ogóle wiarygodne. Bo bardzo często, jak porównujemy to, jak jest teraz, jak było kiedyś. To tam będą zniekształcenia, różnego rodzaju błędy poznawcze, błędy pamięci, które to wypaczają. Dla przykładu, wspominając to, jak nauka przychodziła Ci kiedyś łatwo, jest duża szansa, że wycinasz te sytuacje, kiedy było trudno, kiedy pewne rzeczy uporczywie nie wchodziły Ci do głowy, kiedy może poddałeś się czy poddałaś się i dana rzecz już trafiła do kosza. Tych rzeczy możesz nie wspominać, a możesz łatwiej wspominać o rzeczy, które Ci chodziły bardzo łatwo. Mamy generalnie tendencję do upiększania wspomnień, do tego, żeby może nie dodawać tam fikcji, ale troszeczkę cieplej wspominać pewne rzeczy. Negatywy są wspominane mniej negatywnie, pozytywy są równie wyraźnie albo mocniej, więc to może być pewnym zniekształceniem. I innym czynnikiem pamięciowym może być też to, że zlewasz rzeczy o różnych poziomach trudności, bo oceniasz dzisiaj z perspektywy eksperta czy ekspertki i dla ciebie dzisiaj... To, czego się teraz uczysz, to powinna być podstawa i to, czego kiedyś się uczyłeś czy uczyłaś, to też była podstawa. Ale tak naprawdę z początkującej perspektywy to to, co kiedyś ci wchodziło łatwo, to było 2 na 10, a co teraz chcesz, żeby ci wchodziło łatwo, to jest 8 na 10. Więc być może jest tutaj nierównowaga w tym zakresie. Czwarta kwestia. Czas i możliwość skupienia. Jako latek dużo łatwiej jest Poświęcić dwa dni maksymalnego skupienia na coś. Mam 30 lat, często dzieci, rodzinne, zobowiązania. To się robi coraz trudniejsze. Co coraz trudniej tą uwagę poświęcić, coraz trudniej się skupić przez więcej czasu, więc często porównujemy różnego rodzaju działań. Więc jedna rzecz na początek, ostrożność oceny. Tam, gdzie jest gorzej, faktycznie to w pierwszej kolejności sen, stres i spodziewanie czy mamy przestrzeń do taką naukę. Jeśli chodzi o same techniki, no, słuchajcie, mieliśmy już nieco takich nagrań, i skieruję tutaj w pierwszej kolejności do nich. Postaram się wrzucić parę linków do opisu, ale też dodam kilka rzeczy innych. Po pierwsze, sprawdź, kiedy się uczysz danej rzeczy, czy nie starasz się tych nowych treści. Uczyć bardzo sztywno, próbując je wepchnąć w ramy tego, co już znasz, zamiast podejść do tego jako coś nowego, bo to może być taką barierą, to może być jakąś ścianą. Być może to jest coś zupełnie innego i próby zrozumienia tego w kategoriach tego, co już znasz, są pewnym ograniczeniem. Po drugie, jeśli wiedza jest wielodyscyplinowa, to często może być taki problem, że jedną dyscyplinę że masz opanowaną dobrze, a drugą słabo, i oczekuję, że przez to, że coś już dobrze znasz, to powinno to wyjść łatwiej ale ta słaba cię hamuje. Sam miałem tak, kiedy parę lat temu sięgnąłem po Being No One Tomasa Metzingera, która łączyła intensywną neurologię oraz intensywną filozofię. No, neurologia bez problemu, ale filozofia to, to był problem, więc to, co musiałem zrobić, jak sięgnął po tę książkę, to się zatrzymać i nadrobić pewne bazowe rzeczy z filozofii, żeby móc dopiero ją porządnie zrozumieć, żeby móc do niej porządnie podejść. Więc być może potrzebujesz nadrobić tego rodzaju braki. Po trzecie, pamiętaj, żeby jak uczysz się nowych rzeczy, to częściej łączyć je z praktyką, z przykładami, z takimi małymi porcjami miksującymi teorię i praktykę w porównaniu z tym, czego oczekujesz. Bo będąc ekspertem albo ekspertką w jakiejś dziedzinie, prawdopodobnie już przywykłeś, przywykłaś, że... no. W tym momencie ładujesz dużą ilość teorii do głowy i sobie z tym radzisz, bo nastąpiła tam pewna kompresja wiedzy, jesteś w stanie zmieścić dużo więcej rzeczy w swojej pamięci roboczej. To może skłaniać do takiego założenia, że w każdej dziedzinie tak powinno być, no tak to nie zadziała, więc w tym momencie bardzo przydatne jest, żeby przerwać teorię, uzupełnić ją praktyką i przykładami konkretnymi rzeczami, być może na przykład przykładami aktywnego kodowania, kiedy jest jakaś nowa technologia, dużo częściej to rób, niż uważasz, że to jest potrzebne. Dużo częściej takiej praktyki. Bo może być tak, że próbujesz narzucić standardy ekspertyzy tam, gdzie ich nie masz i stąd może być ten problem, stąd może być ograniczenie. Połączenie tych rzeczy powinno ci pomóc. Jeśli by to jeszcze nie działało, daj znać, zobaczymy, ale myślę, że w większości przypadków to będą kluczowe kwestie. Nie kupuję koncepcji pod tytułem A bo po 30 uczymy się gorzej. To się zbyt często przesuwało w toku wieku, i to słynne. 40 jest złą 30, 50 jest nową 30, i tak dalej. To się co chwilę zmienia, i to nie jest tak, że jako młodzi ludzie mamy jakąś wyjątkową nadmoc, której później nie mamy, jako starsi ludzie zwykle mają po prostu dużo większe przeciążenie. Więc wtedy być może warto o to zadbać i to zredukować, bo to jest tą różnicą. Salvador Flow działa dzięki Tobie, dzięki Twoim pytaniom, Twoim wątpliwościom. Im więcej Twoich pytań, tym lepiej. Pytaj. Mogą to być po prostu pytania normalnie w komentarzach do filmu. Im więcej takich pytań, tym bardziej ten kanał może powstawać w oparciu o to, co Was interesuje, co dla Was jest ważne. Nie ma potrzeby żadnej opłaty, żeby móc zadać pytanie. Nie ma tutaj ani niczego podobnego. Jeśli chcesz jakoś wesprzeć kanał, możesz rozważyć zakupienie czegoś na mindstore.pl, który jest sklepem powiązanym z tym, jak kanał działa. Natomiast jest to opcjonalne. Jeśli chcesz po prostu pytać, jak najbardziej pytaj. Im więcej pytań, tym lepiej. Do zobaczenia w kolejnych odpowiedziach.